mędrcy lżej mi nie jest, choć mam pewność, że podobnych jest nas więcej. My nie wiemy nic o wojnie, my nie wiemy, co to ginąć, my nie wiemy, jak wygląda okopowa męska przyjaźń, choć to filmów obejrzymy, choć to książek przeczytamy, nie będziemy nigdy wiedzieć, jak się sypia pod czołgami. Wciąż śmiejemy się z kawałów tych o ludziach z Oświęcimia. Nie euforia, lecz codzienność w naszym życiu wiedzie prymat. Nie lubimy kombatantów, wyśmiewamy ich awendy. Na spotkaniach rocznicowych wydymają nam się gęby. My nie wiemy nic o wojnie, my nie wiemy, co to ginąć, my nie wiemy, jak wygląda okopowa męska przyjaźń. Choć to filmów obejrzymy, choć to książek przeczytamy, nie będziemy nigdy wiedzieć, jak się sypia pod czołgami tej wojennej starej prawdy. Z mlekiem życia nie wyssiemy i nic wiedzieć nie będziemy o strzelaniu, aż zginiemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, już dość o takich tematach bardzo mrocznych, bardzo dramatycznych i tragicznych. Trochę mniej dramatyczny, chociaż temat, którego doświadczam, bo podejrzewam, że każdy człowiek, który przeżył ileś 10 lat jak ja, to już takie doświadczenia ma. Piosenka nosi tytuł Piosenka codzienna. Do świata mam w sobie jakby mniej, choć świat na lepsze się nie zmienia, choć nie oglądam go zza różowych szkieł, choć w szkle nie szukam pocieszenia. Co dzień częściej mnie zachwyca, co dzień niecodzienność dnia, im mniej do przeżycia jest życia, im mniej ma dla mnie czasu czas. Drzwi, nim obrę się o próg Piotrowy, dopóki mógł będę haustami życie bić, ze szklanki pełnej do połowy. Co dzień częściej mnie zachwyca, co dzień niecodzienność dnia, mniej ma dla mnie czasu.
czasu czas. Pretensji do świata mam w sobie jakby mniej, choć świat na lepsze się nie zmienia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i na koniec piosenka, która chciałbym, żeby nie była aktualna, chciałbym, żeby nie było takich powodów do napisania jej. Ja nie jestem zaangażowany politycznie, nie obstaję za żadną ze stron i ze zdumieniem obserwuję, jak moi koledzy, którzy też nie są zaangażowani politycznie, potrafią toczyć prawie boje na pięści o to, która strona jest lepsza, kto komu lepiej przywalił lub kto jest bardziej lub mniej przyzwoity na scenie politycznej. Ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem, dlatego napisałem taką piosenkę. Piosenka nosi tytuł Jeszcze nie zginęła. Nie szukają sobie wrogów. Wroga najlepiej wciąż pod ręką mieć. Choćby w rodzinie, choćby i we własnym domu. Choćby z nim przyszło dzielić ulubioną pieśń, że jeszcze nie zginęła, nie zginęła, póki my jeszcze nie zginęła. Póki kropla w studni żył, jeszcze nie zginęła. Póki śpiewać nam nie wstyd, że jeszcze nie zginęła. Póki my. Światłem oślepieni całkiem, z wiarą, że wiedzą, gdzie jest biel, gdzie czerń. Idą naprzeciw, przeciwnika znajdą zawsze. Przeciwnik śpiewa tylko im należną pieśń, że jeszcze nie zginęła, nie zginęła, póki my jeszcze nie zginęła. Jeszcze nie zginęła, póki śpiewać nam nie wstyd, że jeszcze nie zginęła, póki my. Szczęściem są tacy, co cierpliwie na uboczu patrzą przez światło w to, co skrywa cień. Człowieka tam, gdzie inni szukają wrogów. Cudnie w ich ustach brzmi niezapomniana pieśń, że jeszcze nie zginęła, nie zginęła, póki my. Jeszcze nie zginęła, póki kropla w studni żył. Jeszcze nie zginęła, póki śpiewać nam nie wstyd, że jeszcze nie. Jacek Kadis. Dziękuję bardzo Państwu bardzo. Dziękuję pięknie. Pięknie. Jacek Kadis. O, wiedziałem, że tak będzie. Jacek. Pozwalam sobie mówić Jacek, bo już słyszałem, jak śpiewa i śpiewa tak wspaniale, że ja się wcale nie dziwię. Zaśpiewaj coś jeszcze.
Ten, który miałeś nie śpiewać, tak. Z panem Arturem sobie w garderobie wcześniej żartowaliśmy, że każdy artysta powinien mieć ze sobą dwa bisy, jeden wyreżyserowany, drugi spontaniczny. Ja pozostanę przy tym spontanicznym, ponieważ naprawdę nie spodziewałem się, że będę tutaj miał zaszczyt dla państwa jeszcze zagrać piosenkę. Jedna z moich najstarszych piosenek, albo nie. Nie, żartuję. Jest to piosenka, o której pewien artysta lubelsko-świdnicki powiedział kiedyś, że tak, to jest piosenka turystyczna, a w piosence turystycznej chodzi o odpowiedni poziom ubutowienia, uplecakowienia i uonucowienia piosenki. Mnie się bardzo ta recenzja tej piosenki spodobała, więc dlatego pozdrawiając Janka, który będzie tu występował, później zagram piosenkę pod tytułem W poczekalni. W poczekalni mija mi mój czas. Grzęzną myśli, gaśnie w oczach blask. I nadzieje już śpią, zwątpienia z nich drwią, tylko rankiem mocniej mi drżą dłonie. I nadzieje już śpią, zwątpienia z nich drwią, tylko dłonie coraz częściej drżą. Ale jeszcze się zmuszę, stare kości stąd ruszę, skrzeszę płomień w mej duszy, zaszumi krew. Drzwi za sobą zatrzasnę i na nogach dwóch własnych do wyśnionych bram rajskich będę szedł, będę szedł. Ktoś mi bagaż skradł, a z nim wiarę, bilet w lepszy czas. Choć pociągów ze 100 odjechało już stąd, żaden nie chciał zabrać mnie do raju. Choć pociągów ze 100 odjechało już stąd, żaden nie chciał mnie na gapę wziąć. Ale jeszcze się zmuszę, stare kości stąd ruszę, skrzeszę płomień w mej duszy, zaszumi krew. Drzwi za sobą zatrzasnę i na nogach dwóch własnych do wyśnionych bram rajskich będę szedł, będę szedł, będę szedł. Skrzeszę płomień w mej duszy, zaszumi krew. Drzwi za sobą zatrzasnę i na nogach dwóch własnych do wyśnionych bram rajskich będę szedł, będę szedł, będę szedł. Dziękuję bardzo. Jacek Kadis. Dziękujemy pięknie. Tak jak obiecałem, trochę się rozebrałem. Nie aż tak, jakby pan chciał, no, ale... Ja wiem, no ale proszę pana, ja nie dyskutuję z pańskimi potrzebami. Nie, rozebrałem się dlatego, że teraz
czeka Państwa dosyć traumatyczne przeżycie, ponieważ no coś przykrego musiało Państwa dzisiaj spotkać, ja będę śpiewał. Nie, spokojnie, ja wiem, co mówię. Ja nie miałem tutaj śpiewać. Ja miałem tylko być konferansjerem, poprowadzić cały koncert, ale jednak przyszło mi do głowy, że po raz kolejny spróbuję zrobić rzecz, która nigdy mi się nie udała. Mianowicie, tak, największa porażka moja estradowa, jaką przeżyłem w życiu, to właśnie przy śpiewaniu piosenki Włodzimierza Wysockiego i od tej chwili powiedziałem, nigdy w życiu Wysockiego śpiewał nie będę. Chociaż śpiewałem już wiele różnych piosenek Wysockiego, ale już powiedziałem nie, bo po tym, co przeżyłem, nie. A co przeżyłem, to muszę Państwu opowiedzieć. Mianowicie na wielkim, wspaniałym festiwalu Śpiewajmy Poezję w Olsztynie miałem śpiewać piosenkę boksera Włodzimierza Wysockiego. Wielki koncert reżyserowany przez Jurka Satanowskiego. Tysiące ludzi pod lipą. Nie wiem, Państwo znacie na pewno ten festiwal. Cudowna atmosfera, wspaniała publiczność. No i ja, mający śpiewać piosenkę Wysockiego w takim spektaklu pod tytułem Konie narowiste. Ten tekst jest bardzo trudny, bo Wysocki tak pisał czasami te teksty, że tylko on jeden potrafił to zaśpiewać. A potem już nikt więcej nie potrafił. Potem jeszcze do tego Wojciech Młynarski pisał takie tłumaczenia, że rzadko kto w Polsce potrafił to zaśpiewać. No i jak się udawało, to się udawało, ale piosenki boksera nie śpiewał prawie nikt, albo śpiewał ją dwa razy wolniej niż oryginał. Wolniej zawsze można. A ja tak ambitnie chciałem w tym samym rytmie, jak to śpiewał Wysocki. No i podszedłem odważnie do tematu. Tylko muszę powiedzieć, aranżacja była taka, że miałem grać boksera, który przygotowuje się do walki. Tam były cztery panienki, które z takimi numerami chodziły i robiły, że właśnie następna runda. I wycierały mnie ręcznikiem i taka akcja była wspaniała. A w tle szedł taki piękny, prorosyjski wstęp na akordeonie i zespół cały muzyczny grał. Takie coś ta-dam, 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 ta-dam. I potem perkusista nabijał rytm tej piosenki, było cik, 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 cik. I ja śpiewałem i cios, i zwód, i sierp, i hakszur w głowie, w piersi ból, budki je w bory, zbije tak nokautów ciężkich król. No i koncert pod lipą, Śpiewajmy Poezję. Wychodzę na estradę, dziki tłum ludzi, kilka tysięcy ludzi. No i co tu dużo mówić, no byłem trochę zesrany, ze strachu, że mi się nie uda, ale miałem tak wszczekany ten tekst, że nie było możliwości, żeby się nie udało. I oni grają ta-dam, 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 ta-dam. A perkusista nabił rytm. Cik, 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 cik. I ja w tym momencie wszedłem i się wysypałem. Oczywiście my, aktorzy, zawsze robimy tak, żeby publiczność myślała, że tak miało być. Więc się wysypałem, orkiestra się zorientowała, że się wysypałem, więc ja szybko tak spojrzałem tylko, jak, że źle grają. Więc oni się zorientowali, że cik, 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 cik i ta-dam, ta-dam, grają znowu wstęp. Ta-dam, ta-dam, ale ja już byłem tak przerażony, ta-dam, 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 ta-dam. I perkusista na mnie. I cik, 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 cik. I ja już taki zadowolony, że właśnie śpiewam i cios, i zwód, i sierp, i hakszów w głowie, piersi, ból. I zapomniałem, jak się nazywa ten bokser. On się nazywał Butkijew, Borys. I tak się ucieszyłem, że zaśpiewałem ten pierwszy wers. I cios, to jest naprawdę bardzo trudno. I cios, i zwód, i sierp, i hakszą w głowie, w piersi, ból, Butkijew, Borys,
Tam się bardzo można pomylić, bo można zwód zamienić na wzwód i już wtedy w ogóle jest tragedia. I zapomniałem tego, jak on się nazywa i zatrzymałem się, spojrzałem tylko na orkiestrę, a oni już nie czekając od razu. Ta-dam, 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 ta-dam. I on i cios, i zwód, i sierp, i haksznu w głowie, w piersi ból, budki je w bory zbije, tak nokautów ciężkich król. I zapomniałem, jak jest dalej. I stanąłem, mokry byłem, calusieńki. Publiczność już wiedziała, że to jest coś chyba nie tak. Oni zaczynają grać ta-dam, ta-dam, żeby czwarty raz, a ja powiedziałem stop! Nie. Spojrzałem na publiczność i powiedziałem: drodzy Państwo, dziś w nocy przyśnił mi się Włodzimierz Wysocki i powiedział mi na ucho: Artur, nie zaśpiewasz tej piosenki. Dziękuję bardzo. Od tej pory powiedziałem, nie będę tego śpiewał. Ale, no właśnie, ale jak przyjechałem tutaj do Was, to mówię, kurde, może by tak jeszcze raz podejść. Nie mam akompaniamentu, ponieważ nie przygotowaliśmy się do tego występu. Poprosiłem tylko Szymona Madeja, żeby na perkusji, Szymon, proszę Cię bardzo, chociaż ten rytm mi nabił, ale Państwo też możecie. Ja będę śpiewał ta-dam, ta-dam, a potem Wy nabijcie ten rytm, dobrze? Cik, 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 dobrze? Ale nie rękami, tylko cik, 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 bo jak rękami to się nie da, dobrze? To jesteśmy gotowi? Boże, jakbym skakał z wieży. Dobrze, uwaga. Ta-dam, 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 ta-dam. I cios, i zwód, i sierp, i haczum w głowie, piersi ból, budki je w bory zbije, tak nokautów ciężkich król. I znów odesłał mnie do lin, i choć zasłaniam się, znów Krasnodaru dzielny syn na deski posłał mnie. I myślał, sięgając pięściami mych szczęk, że człowiek brzmi dum, a tak życie jest piękne. Na siedem leżę wciąż, na znak trybuny wyją w głos. Na osiem wstaję i znów haki cios, i zwód, i cios. Zniszczony czuję się doszczętnie, bo wiem, co tu kryć. Ja od dzieciństwa czułem wstręt, by w twarz człowieka bić. I myślał budki jemny, wył w koło tłum, że życie jest piękne, a człowiek brzmi dum. W trybunach rośnie wrzask, bich, rachu mi to w tchórz. I znów niebory z dyszlem trzask, ja na deskach już. Sybirak nie odpuści mi, choć sam już ledwo tchnie. Chodź ręce mu wyhamuj i odpocznij, durny łbie. Lecz on nie odpocznie, aż po gongu dźwięk. Bo życie jest piękne i człowiek jest piękny. Po ringu goni mnie, aż nagle strasznie zbladł, bo tak tym biciem zmęczył się, że sam na deski padł. Podnoszą w górę moją dłoń te, co nie biła go na ringu plackiem leżał on. Budkijew, król K.O. I myślał, że człowiek brzmi dumnie, że hej.